często podróżujecie. Jedna z waszych tras koncertowych nazywała się Skazani na busa. Jak to jest? Jednak lubicie podróżować, czy czujecie się trochę uwięzieni? Lubimy. Lubimy. To znaczy, podróże same w sobie potrafią fizycznie wymęczyć, jak się tam jedzie powiedzmy 12 godzin, bo czasami takie przeloty mamy, ale zasadniczo jest to czas relaksu i odprężenia. Towarzyszą nam filmy, muzyka, gry. Aha, czyli jest miło. Jest miło. Nie, bus to jest taki, wiesz, taki dom na kółkach nasz, no, także jesteśmy z nim bardzo zaprzyjaźnieni. Powiedz mi, jak zmieniła się właśnie, jak zmienił się ten przekaz, ta twórczość od początku aż do teraz? No wiesz co, no, zmienia się równolegle do tego, jak my się zmieniamy. No wiadomo, że jak zaczynaliśmy grać, to mieliśmy po 20 lat, to wiesz, cała gama nastrojów, przeżyć jest nieporównywalnie inna do tego, kiedy ma się prawie 40. Ale można byłoby się, wiesz, karmić takimi rzeczami, że nie wolno się zmieniać, że trzeba być takim samym. Ale to się nie, te czasy się zmieniają, muzyka się zmienia, zmieniają się inspiracje, zmieniają się ludzie, którzy cię otaczają, miejsca się zmieniają, w których żyjesz. Zmieniasz się równolegle, natomiast myślę, że nie zmieniło się nasze podejście jakby do muzyki, do tworzenia i do czerpania z tego jakiejś takiej radości, no i do szczerości, którą mam wrażenie wkładamy w to, co robimy. To się chyba nie zmieniło, jeżeli się zmieniło, to na lepsze. No. W jednej ze swoich piosenek, z waszych piosenek śpiewacie, żeby zostawić plany i żyć tu i teraz. Czy jest to jakaś taka dewiza? Nie wiem, czy bym się podpisał pod tym tak obiema rękami, żeby żyć tylko tu i teraz. Natomiast tu i teraz jest ekstremalnie ważne. Natomiast na tu i teraz pracujemy w przeszłości, czyli jednak ta przyszłość jest istotna i trzeba na nią się chyba trochę oglądać, żeby się lepiej żyło tu i teraz. Tak naprawdę chyba tak czuję, że nie ma czegoś takiego jak teraźniejszość w takim wymiarze, może to troszeczkę jakieś filozoficzne tematy zaczynamy poruszać, bo teraźniejszość tak naprawdę nie istnieje, bo to, co teraz mówię, to już jest przeszłość, a czeka nas tylko przyszłość tak naprawdę, więc ja myślę, że tak, że jest ważne i to, żeby się dobrze chyba pobawić, ale też z głową. Witam serdecznie, Kuba Kawalec, zespół Happy Set. Przesyłam pozdrowienia dla widzów telewizji Kul.